zajmiemy się tym tematem Minneapolis, który jest zatytułowany Dzień Po. Może dla niektórych pojawia się w umysłach pytanie, dlaczego Dzień Po? Jest tak dlatego, że z samej konferencji w Minneapolis nie mamy sprawozdania. Wtedy nie spisywano dokładnie tego, co było mówione, co się zmieniło po tej konferencji, ponieważ nasi bracia doszli do wniosku, że takie rzeczy czasami się pojawiają, że trzeba to jednak spisywać. A więc jak gdyby zrekonstruowanie wydarzeń, czy też treści, która tam była, jest bardzo trudne. Możemy jedynie mieć pewien cień, może część tego przesłania, tego poselstwa, jak siostra Ellen White nazywała to drogocennym poselstwem, ale w całości jest to niemożliwe. Jest jedna książka, o której może niektórzy słyszeli, Glad Tidings, nazywa się w języku angielskim, z tego co wiem, nie jest przetłumaczona na język polski, która zawiera notatki żony brata Wagonera na temat właśnie tego poselstwa, które było ogłoszone. Ale to są tylko notatki, więc nie jest to jak gdyby pełnia tego. W tym bloku, generalnie przekazując wam informacje, postanowiłem, że będę się powoływał głównie na jedną osobę. Niektórzy mogą powiedzieć, że to trochę nie fair, ale historycznie, kiedy patrzymy na Minneapolis, to mamy taką sytuację, że nikt dokładnie nie spisywał historii. I przez Minneapolis mam tutaj na myśli okres czasu mniej więcej od lat 50. do lat, no powiedziałbym, do śmierci przynajmniej Ellen White, ponieważ wtedy mamy ostatnie informacje odnośnie tej historii, czyli do 1915 roku. Tak jak powiedziałbym, dla mnie rzetelne, bo to jest jedna osoba, która opisuje wszystkie te wydarzenia, historię Kościoła w swoich listach, w swoich różnych książkach, które były wydawane. Nikt inny tego nie robił. Każda kolejna książka historyczna w naszym kościele, która powstawała, to były już dopiero dużo późniejsze lata po śmierci Ellen White. Więc jak Państwo, jak bracia, siostry, możecie zauważyć, niestety, ale te wydarzenia były spisywane dużo, dużo, z dużą przerwą. A wiadomo, przerwa powoduje to, że czasami zapominamy pewne rzeczy i ten przekaz może ulec drobnemu zniekształceniu. Dlatego ja się właśnie będę powoływał na siostrę White, ponieważ była na konferencji, spisywała tą historię w różnych listach i jak wierzymy, myślę wszyscy, miała też od Pana Boga specjalne, powiedziałbym, wzrok taki duchowy w sytuacje, w, można by powiedzieć, w serca innych ludzi czasami, albo w sytuacje, które miały miejsce na różnego rodzaju konferencjach, tak zwanych zamkniętych, w których ona miała wgląd i mówiła, że Pan widział to i mówił wam, drodzy bracia i siostry, którzy brali tam udział w tych konferencjach, w tych zebraniach, duch, który tam był, był nieodpowiedni. I to przez historię się dość często jak gdyby jest powtarzane przez właśnie siostrę White. Generalnie, kiedy mówimy o 88 roku, to jest to zwieńczenie. Darek, pastor Dariusz mówił właśnie o tym, że jak gdyby mamy coś, co jest nazywane teraźniejszą prawdą w Kościele. Myślę, że każdy z was słyszał. Słyszeliście o teraźniejszej prawdzie? No dobrze, przynajmniej kilka osób jest. Teraźniejsza prawda to są to takie podstawy, które mamy. A więc będzie to przyjście Jezusa Chrystusa powtórne, będzie to prawda o świątyni, o przykazaniach, będzie to duch proroctwa, te podwaliny, byśmy powiedzieli, adwentyzmu. Później jest to oczywiście też reforma zdrowia i na samym końcu, właśnie jak było już mówione, jest usprawiedliwienie z łaski przez wiarę. Było to pytanie zresztą, dlaczego tak późno. Nie jesteśmy chyba w stanie jednoznacznie określić, dlaczego tak późno. Ja chciałbym jeszcze wspomnieć sprzed konferencji o dwóch takich dość ciekawych wydarzeniach. Kiedy powstał ten spór, o którym właśnie było mówione ostatnim razem między Wagonerem Johnson a powiedzielibyśmy większą częścią Kościoła, jeżeli chodzi o tych znanych teologów, czyli Bartera, Smitha i innych, to Ellen White wtedy nie było w Stanach Zjednoczonych w Kościele. To jest, możecie, no, co to ma wspólnego? Ona była wtedy w Anglii, więc wiecie, wtedy wysyłano listy. Listy mają to do siebie, że musiały najpierw
jechać konno albo jakimś powozem, ewentualnie pociągiem, później płynąć statkiem i dopiero to, ta sama podróż już w Anglii. Więc wiecie, to zajmowało długi czas. I nie było takiego przepływu informacji, jak mamy dzisiaj, że ja dzisiaj publikuję coś na Facebooku i ktoś po drugiej stronie świata to czyta w tym samym momencie. Może minuta, pół minuty przerwy, ja ktoś ma wolne połączenie, prawda? Nawet z filmami. Więc warto zrozumieć to, że Ellen White wtedy nie było. I Brad Butler po pojawieniu się tego konfliktu napisał do Ellen White list, w którym tam przedstawił sprawę, że znowu jest poruszana. No i tutaj warto też zaznaczyć tą drugą kwestię, tą pierwszą, najważniejszą kwestię, że prawo w liście do Galacjan i jak gdyby zaczyn tego usprawiedliwienia z łaski przez wiarę podejmował już wcześniej ojciec Wagnera. Tylko, że wtedy Ellen White dostała wizję, która w zrozumieniu braci i jej znaczyła, żeby zostawić ten temat, że on nie należy go poruszać, żeby nie dzielić braci i sióstr w kościele. I temat został zażegnany. Potem pojawia się na scenie właśnie młody Wagoner i zaczyna znowu mówić o tym samym. Tylko tutaj należy zwrócić uwagę na to, że ojciec nie poruszał w ogóle, nawet w domu nie mówił o tym temacie. Zostawił to tak, jak Ellen White powiedziała. Dlatego, kiedy jego syn powrócił do tego tematu, on nie był świadomy tego, że jego ojciec już coś w tym kierunku robi. Robił to indywidualnie. I Ellen White, kiedy dostała ten list brata Butlera, ona napisała do Jonesa i Wagnera, żeby oni zaprzestali tego, ponieważ było poprzednie świadectwo, które o tym mówiło. Ale ten list nigdy nie dotarł do nich. To jest pierwsza ciekawa historia, takie znamiono tego konfliktu, tego, co Pan Bóg chciał w Kościele zrobić. Drugi element, który jest dość ciekawy, jest to, że Butler później po kilku latach napisał znowu do Ellen White, dlaczego nic nie napisała do brata Wagnera i Jonesa. Przecież oni dalej mówią to, co mówią, nie słuchają cię. Ellen White wtedy się zaczęła zastanawiać w Anglii, dlaczego nie dotarło do nich to poselstwo. I zaczęła szukać w swoich notatkach. Wiecie, w tamtym czasie Ellen White robiła sobie kopię. Dzisiaj jak wysyłamy maila, to nam się automatycznie robi kopia, prawda? Każdy chyba wysyłał maila. To samo mamy na telefonach. Mamy swoją kopię. W tamtych czasach trzeba było spisać dodatkowo drugi list, jeden był dla ciebie, a drugi był wysłany. Żeby jak się coś zgubi, to żeby można było to odtworzyć. I Ellen White to zawsze robiła, tylko że w przypadku tego doświadczenia, które przekazywała właśnie ojcu Wagnera, nigdy nie znaleziono tego świadectwa. Nie wiadomo, o co w nim w ogóle chodziło. Wiadomo tylko, że Kościół odebrał to jako sygnał do zatrzymania tego tematu. Więc kiedy pojawił się John z Wagnerem, to ona odczytała to jako Bożą opatrzność, że tutaj coś Pan Bóg chce nam pokazać przez to. I nie była taka chętna do tego, aby ich od razu wstrzymać i powiedzieć, nie, wy musicie się wycofać. To tylko tak w ramach takiego dołożenia. I jeszcze jedna kwestia. Brad Butler miał dość ciekawy pogląd teologiczny na Biblię. To też warto jest zaznaczyć. On uważał, że w Biblii mamy coś takiego jak stopnie natchnienia, pewne poziomy. Czyli na przykład, to jest tylko przykład, on tego nie mówił, to jest tego, żebyśmy zrozumieli. Genealogie nie są natchnione, kiedy mamy królów judzkich albo izraelskich, ale kiedy mówimy już o księdze Izajasza, bo to na pewno było natchnione bardzo. Rozumiecie, o co chodzi. Jedne rzeczy są bardziej lub nie mniej. I kiedy dochodzi do konferencji w Minneapolis, okazuje się, że Butler w chwili, w której Ellen White gani niejako, przepraszam, to było jeszcze przed konferencją w Minneapolis, gani Johnsona i Wagnera, on mówi, tak, zgadza się, bo ja mam rację, bo oni mówią źle. Kiedy gani jego, to on już uważa nagle, że to jest inny rodzaj natchnienia i jego to nie dotyczy. Widzicie, to zaczynają się pojawiać takie różne problemy w zrozumieniu, i Brad Butler nie był takim byle jakim pastorem, on był czymś na wzór naszego dzisiejszego przewodniczącego generalnej konferencji. Wtedy przewodniczących jeszcze nie było, ale piastował podobne, byśmy powiedzieli, stanowiska, przynajmniej ludzie go tak odbierali. Dlatego w tym wystąpieniu chciałem się posłużyć niejako, mówiąc o tej historii, też niektórymi cytatami właśnie, które mamy z tego okresu. Ellen White w roku 92, czyli już troszkę później, powiedziała ciekawe słowo, napisała de facto.
Przytoczę wam. Jest to wielce prawdopodobne, że starsi Jones lub Wagner mogą zostać pokonani przez pokusy nieprzyjaciela. Jeśli tak się stanie, to nie dowodzi to, że nie mieli oni przesłania od Boga, ani że praca, jaką wykonywali, była błędem. To jest dość już ciekawe stwierdzenie, które nam powinno zaznaczyć, że gdyby poselstwo i konsekwencja Jonesa i Wagonera do tego, co mówili, lub niekonsekwencja, nie wpływają na prawdomówność tego, co chcieli przekazać Kościołowi. Kwestia samego Minneapolis, która się rozciąga tak naprawdę na kilka lat i akceptacji tego przesłania, albo nieakceptacji, do czego myślę, że generalnie w Kościele mamy dwa poglądy. Jeden powie, że zostało przyjęte, drugi powie, że zostało nieprzyjęte. Ten nieprzyjęty pogląd o nieprzyjęciu jest w mniejszości generalnie. Ja osobiście jestem gdzieś po środku, jeżeli mam być z wami szczery. Uważam, że Kościół Adwentystów przyjął zasady teologiczne, które są w tym poselstwie i były rozwijane. Bo każdy element z tej prawdy obecnej ma to do siebie, że on się rozwija. To nie jest coś, co zostaje dane w jednym momencie i to jest tyle. Kiedy przytaczana była tutaj prawda o sabacie przez pastora Darka, to był czas, w którym Pan Bóg rozwijał zrozumienie tego tematu. I tak samo było z usprawiedliwieniem. Dlatego wierzę w to, że rzeczy takie jak na przykład kwestia bóstwa Chrystusa, która wtedy była przez Jonesa i Wagonera studiowana i w całym Kościele zresztą, jest teraz dobrze rozumiana przez Kościół, gdzie niektóre środowiska używają tego jako argument powrotu do tak zwanej wiary naszych pionierów. I tak samo się tyczy Ducha Świętego, jeszcze kilku rzeczy, na które nie mamy po prostu czasu, aby tutaj teraz wchodzić w takie szczegóły bardzo duże. Ellen White generalnie nazywała to poselstwo najbardziej drogocennym. Czymś, bez czego Kościół był, nie wiem, nami, prawda? Co nie dopełniało go w pewien sposób. I bardzo dobrze Darek ujął tutaj to w kontekście właśnie tego prawa. My jako adwentyści, myślę, że każdy z nas się zgodzi, że jesteśmy w stanie, że każdy z nas powie, że przestrzega przykazań Bożych. Zgodzicie się ze mną, czy nie? Ale teraz jest cisza, dobrze. Zgodzicie się ręka w górę, czy nie? Okej, okay, tak nie bardzo. A, no dobrze. Spodziewałem się, że podniesiecie rękę. Myślę, że jeżeli byśmy spotkali braci w 1888 roku, cała sala by podniosła ręce i powiedziała tak. I to jest prawda. Tylko, że może mieć ona dwa wymiary. Może mieć wymiar taki, że my to chcemy zrobić i my sobie damy radę, tak jak Darek mówi. I być tym takim stojakiem. Ale z drugiej strony może ona mieć wymiar pełniejszy w Chrystusie. I do tego będziemy zmierzać. Ale wszystko po kolei, ponieważ jak gdyby cała sytuacja, która wydarzyła się w tych latach, jest wysoce skomplikowana, powiem wam szczerze. W pewnej książce, nazywa się ona Movement of Destiny, czyli ruch przeznaczenia w tłumaczeniu, jeden z naszych historyków, który opisywał te inne wydarzenia z Kościoła, napisał takie słowa. Napisane w 1880 roku przed konferencją w Minneapolis. Kiedy duchowy stan naszych braci był zły oraz byli mocno podzieleni z powodu różnych błędnych poglądów, zostali oni zaatakowani zarówno przez przepowiedziane państwowe prawo niedzielne, jak i osłabieni niegotowością i zaniedbaniem. Mimo to nasi bracia odpowiedzieli na wezwania, a ich wołania nie zostały bez odpowiedzi. Kryzys został odroczony, a czas na działanie wydłużony. To jest już bardzo ciekawa myśl, że żyjemy dzisiaj w takim czasie, który został wydłużony dla nas. Tu autor sugeruje, ja się z tym zgodzę, że gdybyśmy inaczej zadziałali jako Kościół, jako bracia i siostry, bo przez Kościół będę miał cały czas na myśli nie infrastrukturę kościelną, tak jak my to dzisiaj rozumiemy, ale braci i siostry. Też dlatego, że wtedy w Kościele nie było takiej infrastruktury. I druga kwestia jest to, że to poselstwo ma dotrzeć do każdego z nas z osobna. Nie do jak gdyby akceptacja jakiejś jednej zasady, jak czasami niektórzy twierdzą, czy też, że Kościół nagle coś zrobi i przyjmiemy poselstwo, jest w kontekście tego, co było mówione, niedorzeczne. Przepraszam za takie słowa, ale tak uważam.
ponieważ jest to poselstwo, które ma dokonać zmiany w nas, a dopiero będzie ta kontynuacja widoczna na zewnątrz. Mam nadzieję, że wiecie, co mam na myśli. Pominiemy sobie jeden fragment. W liście do Galacjan, bo tutaj powstała, jak wiecie, ten problem. W liście do Galacjan, które tam jest to prawo? To moralne czy to ceremonialne? I Galak o tym mówi. Tutaj jest też istotne to, że takie bardziej ewangelickie, byśmy dzisiaj powiedzieli, ugrupowania w tamtym okresie mówiły o tym, używając właśnie tego fragmentu, że to prawo 10 przykazań. I to rozumienie tego w Kościele, tego prawa do Galacjan, było czasami różne. Nie będziemy w to głęboko wchodzić, ale w wybranych poselstwach, w tomie pierwszym Ellen White tam pisze wyraźnie, że właśnie to prawo w liście do Galacjan dotyczyło prawa i 10 przykazań, i ceremonialnego. Ale nacisk tam kładzie na to, że głównie odnosiło się ono do prawa 10 przykazań. I to ma dość ważne znaczenie, ponieważ z jednej strony każdy z nas może powiedzieć, że on przecież przestrzega tych przykazań, prawda? Chodzi do kościoła w sobotę, kiedy trzeba, nie zabija, nie kradnie, generalnie jesteśmy dobrymi ludźmi. I to poselstwo miało na celu wejście w głębsze kwestie, aby Chrystus był wywyższony jako ten, który faktycznie dokonuje tej zmiany. Tutaj jeszcze taką myśl, właśnie o Ellen White. Opisując tą historię, w ogóle jest cały zestaw materiałów, one się nazywają materiały 1888. Niestety jest tylko w języku angielskim, więc przykro mi, dla tych, którzy nie znają języka angielskiego. Jeżeli znają, to proszę się, można się do tego odnosić, czytać sobie. I tutaj ona mówi takie słowa. Brak chęci rezygnacji z przyjętych z góry opinii, przyjęcia tej prawdy leżał u podstaw w wielkiej części opozycji objawionej w Minneapolis przeciwko poselstwu od pana przyniesionemu przez braci Josiah Wagonera. Ale ona tutaj kontynuuje. Chciałbym, żebyśmy doczytali ten fragment. Przez pobudzenie tej opozycji szatan odniósł sukces, w wielkiej mierze odcinając od naszego ludu szczególną moc Ducha Świętego, którego Bóg pragnął udzielić swojemu ludowi. Wróg przeszkodził im w uzyskaniu tej skuteczności, jaka mogła stać się ich udziałem w niesieniu prawdy światu, tak jak ogłosili ją apostołowie po dniu Pięćdziesiątnicy. I dalej mówi o tym, że miało to być światło, które ma oświecić całą ziemię. Ona nawiązuje tam do poselstwa trzeciego anioła, które ma być tą nowiną, która ma być głoszona całemu światu, i wyraża się nawet, że poselstwo trzeciego anioła to jest zaprawdę poselstwo usprawiedliwienia własnej przez wiarę. Więc to powinno nam już niejako rozszerzać przynajmniej podejście, gdzie czasami się spotykamy z kwestią analizowania poselstwa trumianieńskiego i kładziemy bardziej nacisk na to, co mówione było poprzednio, czyli na prawo, na sobotę, a nie na sprawiedliwość Chrystusa. Zanim jeszcze przejdźmy kawałek dalej, kiedy pierwsze lata po konferencji, czyli 89, 90 i 91 były dość ważne, ponieważ w tych latach Ellen White, to też może tak jeszcze inaczej, Kościół, to znaczy ci pastorzy, bracia, którzy byli obecni na tej konferencji, niestety, ale do tego stopnia próbowali wstrzymać działanie Johnsa i Wagonera i Ellen White, że nie do wszystkich zborów i nawet zapraszali, ale tam, gdzie mieli dostęp, przyjeżdżali i tam było coś, co Ellen White nazywała, może teraz sparafrazuję ją troszkę, ale o to chodziło, kroplami deszczu późnego. Objawiało się to nie w językach, nie w leczeniu, nie w tego typu rzeczach, ale w duchu jedności, wyznawania sobie grzechów, oczywiście tych, które popełniliśmy przeciwko drugiej osobie w danym zborze, w danym kościele. Nie mówię tutaj o tym, że ktoś miał swój grzech, który miał między Bogiem, prawda? Mam nadzieję, że rozumiemy, o co chodzi. I oni dochodzili do wspólnej jedności. Wyznawali te grzechy i był naprawdę zupełnie inny duch między tymi ludźmi. Ale to niestety miało miejsce w niewielu miejscach, z powodu właśnie tego zatwardzenia. Ellen White to bardzo często przytaczała. Z tego okresu
używa ona bardzo, bardzo mocnych stwierdzeń. Padają nawet takie słowa, to jest też materiał z 88, to jest 913 strona, mówi tutaj, że odrzucając poselstwo z Minneapolis, ludzie popełnili grzech. Mocne słowa, prawda? Do tego stopnia zły duch, byśmy dzisiaj powiedzieli, wkradł się w to działanie. I przez te 3 lata oni działali, ale po tych 3 latach doszło, można by powiedzieć, przekroczono pewną granicę, o której chciałbym powiedzieć, tylko sobie przypomnę, wybaczcie. Ellen White, wie każdy z was, że Ellen White pojechała do Anglii, do Australii, zgadza się? Wiecie o tym. Napisała tam wtedy, może jeszcze zanim przejdziemy do tego, to Ellen White po konferencji w Minneapolis zaznacza jeszcze bardziej Chrystusa w dziele zbawienia. Wcześniej, we wcześniejszych pismach widzimy go takiego, no może nie umniejszonego, ale nie odgrywał tam aż tak wielkiej roli. Bo ona zauważyła, że to jest czas, w którym trzeba wzmocnić akcent na niego. Dlatego dzisiaj w środku mamy przykazania, ale gdybyśmy myślę, że gdybyśmy patrzyli na to przez pryzmat poselstwa Jonesa i Wagnera, musielibyśmy ten krzyż stąd, gdzie go ja z tamtej strony nie widziałam za bardzo, przesunąć zaraz obok przykazań. Bo w tym czasie Ellen White ma mnóstwo stwierdzeń, w których mówi, że w Chrystusie, jak na przykład w życiu Jezusa, że w Chrystusie prawo i sprawiedliwość Boża się pojednały, połączyły się. To jest ten moment, w którym jak gdyby ona kładzie na to nacisk, na Chrystusa jako Zbawiciela. I powstaje wtedy życie Jezusa, droga do Chrystusa, wszystkie te nacechowane nam przez błogosławieństw. Te książki, w których po prostu, no powiedziałbym, że aż kapie Chrystusa z nich, wtedy one powstają, w tym czasie. Ale jej wyjazd do... I często ludzie przytaczają, że no, błogosławieństwo wielkie, ponieważ Pan Bóg wysłał ją tam i ona miała czas, żeby pisać te książki. Powiem wam, że nic bardziej mylnego. Pozwolę wam przytoczyć, to jest fragment z listu, który pisała do brata Olsena. To jest z roku... Oj, uciekło mi. Jeżeli dobrze pamiętam, to jest 1893 albo 4 rok. Ale za chwilkę tutaj znajdę w tekście. I ona wtedy pisze do niego list w czasie, kiedy jest w Australii, nawiązując do tego, co się wydarzyło właśnie w roku 1991, kiedy Ellen White została oddelegowana, myśmy ładnie nazwali. Ja bym powiedział, że to było wypędzenie albo przymusowe przesiedlenie. Syłka. Można też użyć takich słów. Przytoczę wam pewien fragment z tego listu, dobrze? W naszym wyjeździe do Australii Pan nie brał udziału. Nie ukazał, że jest to jego wolą, aby opuściła Battle. Pan nie planował tego, ale przyzwolił wam wszystkim na działanie według waszego pomysłu. Pan chciał mieć, tutaj wspomina swojego syna, jego matkę, czyli siebie, i jej współpracowników w Ameryce. Byliśmy potrzebni w centrum pracy, aby nasze duchowe zmysły pomogły rozeznać prawdziwą sytuację. Wy nigdy nie zgodzilibyście się na takie działania, jednak Pan odczytuje ludzkie serca. Była tak wielka chęć pozbycia się nas, że Pan przyzwolił, aby się to stało. Powiem wam, że to są bardzo smutne słowa. Kiedy je czytałem, byłem załamany, nie? Że można dojść do tego poziomu, do tego momentu, kiedy wyrzuca się proroka Bożego z kraju. Ale Pan Bóg i tak obrócił to ku dobremu. Dlaczego jest to ważne? Dlaczego jest to aż tak ważne? Widzicie, w tych latach kolejnych, czyli od 1891 do 1900, ładny rok, Ellen White wtedy wraca do Ameryki, w tym okresie dzieje się jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jeden z naszych braci, brat Kelly, na pewno kojarzycie brata Kelloga, ci, którzy może byli w Stanach Zjednoczonych, to kojarzą też jego grupki. On wymyślił takie krótki, był inicjatorem zdrowego żywienia, reformy zdrowia u nas w Kościele i był, Pan Bóg przez niego działał naprawdę w potężny sposób. Ale w pewnym momencie zaczął głosić teorie, które są niezgodne z Biblią i używał do tego jeszcze cytatu Ellen White.
nazywa się to panteizmem. Nie będziemy wchodzić, co to jest, bo na to nie ma czasu teraz. Ale przez nieobecność Ellen White i jej dystans, ona też ma ograniczony sposób, aby oddziaływać na i mówić o tych problemach, które się pojawiały w kwestii tego panteizmu, który głosił dr Kellogg. Więc te lata mamy tak naprawdę jeszcze bardziej zaognioną sytuację, ponieważ kradać się, wiecie, wiemy doskonale z Biblii, że nie ma czegoś takiego w życiu chrześcijańskim jak pustka. Pustka zostaje automatycznie zapełniona jakimś duchem. Albo jest to duch Boży, albo jest to duch przyjaciela. I tam wkradł, ja uważam, to jest mój wniosek, może się ktoś ze mną nie zgodzi, że wkradł się w tym okresie do kościoła duch nie taki jak trzeba. I skracając historię, wynik był tego taki, że mieliśmy bardzo duży przesiew wtedy w kościele. Wiele osób opuściło, ponieważ opowiedzieli się po stronie Kelloga. Ale wracając do Ellen White, to oczywiście to nie tylko Ellen White została wysłana z kraju, oddelegowana. Wagoner również został oddelegowany do Anglii, a Jones został w kraju. Dlatego Jones w pewnym momencie zaczął sympatyzować z Kellogiem. Wiemy na pewno, że używał jego zwrotów, to znaczy zwrotów takich panteistycznych. Ja nie mam pewności, czy wierzył w panteizm, żeby to było jasne. Nie mam pewności. Jedni mówią, że tak, inni mówią, że nie. Ja nie mam pewności, ale jestem pewny jednej kwestii, że wiele osób w kościele w tamtym czasie albo wierzyło, albo używało języka, którego on używał. Był to trudny okres w kościele i nie chciałbym, żebyśmy tutaj oceniali jednostki. Chciałbym, żebyście mnie zrozumieli. Nie chodzi mi tutaj o ocenienie tego, że brat Butler popełnił błąd i nie wiem, na przykład będzie potępiony. Jestem od tego daleko, ponieważ w pewnym momencie on też powiedział, że on już nie chce osłabiać rąk Ellen White. Do Ellen White skierował te słowa, tylko chce je podnosić. Więc było jakieś działanie, były pewne elementy, przez które oni się poddawali, ale były też pewne blokady. I tutaj chciałbym przytoczyć, też tylko fragment. Może nie przytoczę, bo akurat to mam po angielsku, nie przetłumaczyłem tego wcześniej. Ale Ellen White w pewnym momencie miała taką wizję, zostało jej ukazane w kontekście właśnie głoszenia poselstwa trzeciego anioła, tego poselstwa, które będzie wywoływało u ludzi podjęcie decyzji. Ona zobaczyła tam, że jest to poselstwo, które nie zostanie zakończone w przeciągu kilku miesięcy. Tu chodzi o osobę, nie o przedział w historii kilku miesięcy. Tylko, że w życiu danej osoby to w kilka miesięcy to poselstwo nie jest w stanie dokonać zmiany, jaką może dokonać. Tylko potrzeba lat. Ponieważ ona tam opisuje, że ludzie dochodzą do pewnego momentu i zatrzymują się w swoim kroku z Panem Bogiem. Przepraszam. I potrzebują czasu, aby przyswoić coś i zaakceptować. Później po powrocie z Australii napisała o świadectwach do zborów, jest to tom 8. Jeżeli, właśnie, jeszcze jedna rzecz. Jeżeli ktoś zna angielski, jest dobra książka, nazywa się Powrót deszczu późnego deszczu. Return of the Latter Rain. Jeżeli znacie angielski, można do niej sięgnąć. Opisuje część z tych wydarzeń. Jest to cytaty Ellen White i listy. Jeszcze dwie książki. Dziękuję. Jeszcze dwie książki są, które każdy myślę, że będzie miał dostęp. Są to świadectwa do zborów tom 5. Jeżeli mówimy o historii. Tom 5. Szczególnie tom 5. Wszystkie są ważne, ale szczególnie tom 5. I jest jeszcze druga książka. Są to świadectwa do kaznodziejów. Tylko czasami ten tytuł się zmienia w języku polskim. Możecie popytać pastorów. Ja czytam w angielskim, więc nie zawsze mam to rozeznanie o język polski. Tam napisała pewne słowa. Wybaczcie, byłem chory niedawno. I tak dziękuję Panu Bogu, że się wytaraskałem z tego na czas. Mówi tutaj o generalnej konferencji, która miała miejsce w 1901 roku.
I pisze ona takie słowa. Byliśmy zebrani w audytorium, modlono się, śpiewano pieśni i znowu się modlono. Zanoszono najgorliwsze prośby do Boga. Spotkanie to było nacechowane obecnością Ducha Świętego. Nikt nie był zbyt dumny, aby czynić serdeczne wyznania, a ci, którzy w tym przodowali, byli ludźmi wpływowymi i nigdy przedtem nie mieli odwagi wyznać swych grzechów. Zapanowała radość, jakiej nigdy przedtem w audytorium nie było. Co na to powiecie? Amen. To zaczekajcie, aż doczytam to, co było dalej. Dalej pisze, że wtedy ocknęłam się z omdlenia. I przez chwilę nie zdawałam sobie sprawy z tego, gdzie jestem. Wciąż trzymałam ręce w biuro. Wówczas powiedziano mi, tak mogło być. To wszystko Pan był gotów uczynić dla swego ludu, ale całe niebo czekało na tą chwilę. Zastanawiałam się, gdzie moglibyśmy być, gdyby cała praca została wykonana na ostatniej generalnej konferencji. Szczerze mówiąc, jak czytałem te słowa, to nie dość, że miałem dreszcz na plecach, to jeszcze prawie się popłakałem. No może to śmieszne. Ale to jest tragiczna historia. Gdzie moglibyśmy być? Prawda? Gdzie moglibyśmy być, gdybyśmy dali Panu Bogu działać w naszych sercach? Bo to jest poselstwo, które ma dotknąć każdego z nas osobna. I wiecie, część Kościoła się obawiało, że to poselstwo ma właśnie zniszczyć przykazania, że to jest jakaś kolejna ewangeliczna wizja. Ale ono łączyło i Chrystusa, i posłuszeństwo prawdy, bo Chrystus to zrobił. I to poselstwo, w totalnym skrócie, ja jeszcze to odrobinę rozwinę, miało na celu właśnie pojednać człowieka z Bogiem i dać mu moc przez wylanie Ducha Świętego, abyśmy mogli faktycznie ogłosić poselstwo trzeciego anioła, a nie chrześcijanin na pozorów. Bo wiecie, przynajmniej ja mam takie doświadczenie, że łatwo jest być chrześcijaninem takim pozorem. Pokazać, ładnie się ubrać, prawda, w sobotę przyjść, powiedzieć, ale faktycznie być blisko z Bogiem i być uświęconym przez Niego, to jest zupełnie inny poziom. Ale kontynuujmy. Ja nie mam też czasu, żeby przekazać Wam wszystko, co ja tutaj mam. To musielibyśmy spędzić przynajmniej 2-3 dni, żeby zahaczyć tylko ten temat. Rozumiecie? To jest dużo informacji. Jest pewne, że zastosowanie tego paselstwa nie było ograniczone jedynie do czasu konferencji w Minneapolis. To jest kolejna książka, którą jestem w stanie Wam polecić. Z czystym sercem. Zaraz powiem dokładnie, jaka to jest książka. Tylko doczytamy. Nie było ograniczone jedynie do czasu konferencji w Minneapolis, ale jego zastosowanie sięga aż do zakończenia czasu. A co za tym idzie, jest ono jeszcze większej wagi dla Kościoła w czasie obecnym, niż było w 1888 roku. Jest to opisane 38 lat później. Im bliżej jesteśmy Wielkiego Dnia Boga, tym większa koniecznością będzie potrzeba pracy oczyszczenia duszy, której to poselstwo ma dokonać. Z pewnością mamy powód, aby znów na nowo i z większym zapałem studiować i głosić to poselstwo. Kolejny fragment z tej samej strony. Poselstwo nigdy nie zostało przyjęte. To jest Chrystus naszą sprawiedliwością książka. Christ our righteousness. To jest książka pastora Danielsa, przewodniczącego generalnej konferencji właśnie w latach, nie przypomnę sobie teraz, ale chyba do 1922 roku, jeśli dobrze pamiętam. Poselstwo nigdy nie zostało przyjęte, ogłoszone, ani nie dano mu wolnej ręki, jak powinno być, aby mogło przynieść Kościołowi nieograniczone błogosławieństwa i w nim tkwiące. Powagi tej sprawie dodaje, powagi tej sprawie dodaje nagany kierowane z tego powodu. Chodzi tutaj oczywiście o ducha proroctwa, którego autor przytacza później. W tym czasie powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę i zastanowić się nad tymi słowami nagany i potępienia. I dalej jeszcze mówi jeden fragment, że miał ono... A tutaj jest już Ellen White, która... To poselstwo miało wywyższyć Chrystusa jako sprawiedliwość, naszą sprawiedliwość, która objawia się w posłuszeństwie wszystkim przyjaciółom,
przykazaniom Boga. A więc tutaj jest jasne, że nie jest to bezprawie takie, jak czasami może się nam wydawać, ale jest to połączenie wszystkiego razem, tylko że moc, która pochodzi do przestrzegania tych przykazań, jest zawarta w tym krzyżu, którego z tej strony nie widać. Także, żebyście wiedzieli, że jak pokazuję, to jest krzyż. Tak? Moi drodzy, to poselstwo jest połączone z poselstwem trzeciego anioła, ale jest połączone z poselstwem, który ma wierny świadek do Laodycei. Znacie poselstwo do Laodycei, myślę wszyscy. Jesteś biedny, nagi, nakup sobie u mnie złota. I ona tutaj mówi takie słowo. Spytałam o znaczenie tego przysiewu, który Pan pokazał wcześniej. To jest fragment ze świadectw do zborów, pierwszy tom, strona 181. Warto przeczytać całość. Warto, naprawdę. To jest świadectwo do Laodycei przekazane. Spytałam o znaczenie tego przesiewu, który oglądałam, i pokazano mi, że spowodowało go bezpośrednie świadectwo jednego świadka do Laodycei. To świadectwo znajdzie odbicie w jego sercu, w sercu tego, który je przyjmie. I to doprowadzi go do podniesienia standardu i do zdecydowanego opowiedzenia się po stronie prawdy. I dalej mówię, że niektórzy nie będą chcieli go przyjąć i to spowoduje prześmiech. Ale o co chodzi? O to, że Chrystus jest sednem. Jeżeli, wiecie, my jesteśmy bardzo osobami, które są bardzo nastawione na siebie. My lubimy swoją strefę komfortu, my lubimy mieć taki czas, w którym rezygnujemy z Pana Boga. I mówię to z własnego doświadczenia. My to lubimy. Ale Pan Bóg chce, przez to poselstwo chciał i chce dalej, dać nam coś więcej. My się boimy, ja się ciągle boję dać Panu Bogu wolną rękę w moim życiu. Ale pytanie, czy wtedy nie działoby się prawdziwe cuda. Są ludzie, którzy dają wolną rękę. Nie wiem, czy znacie brata Milana Moskala. Znacie? Tego misjonarza. Przed tą konferencją miałem jego prezentację do przetłumaczenia. Wiecie, dużo się zmagałem, jak to przedstawić w ogóle. Ale powiem wam, że ogłosi to poselstwo, nie mówiąc o Milanu. To jest moc, prawda? Jego też działanie, jego owoce mówią same za siebie. Ja myślę, że każdy z nas powinien patrzeć na Chrystusa i dać mu działać w naszym życiu. Bo wtedy podejście do przykazań, do wszystkich standardów, jakiekolwiek by one nie były, Bożych standardów, będzie zupełnie inne. Ponieważ moc, która nam daje możliwość do tych małych i wielkich zwycięstw, będzie uchodziła spokojnie, to wtedy nie ja będę wywyższony. Nie moja moc w tym, że ja jestem teraz tutaj z wami. I wiecie, nawet myśli, które mamy w sobie, jak często wam się zdarza, mi się często zdarza, że myśli, które mam w sobotę, nie są myślami na sobotę. Ale przejdźmy dalej, bo czas nam się kończy, a tutaj siostra patrzy. Wiecie, ten czas jest czasem wielkich i mocnych słów ze strony Lenin. Jeszcze jedno, doświadczenia i widzenia, strona 167. Kaznodzieje wygłaszają łagodne kazania w celu zadowolenia cielesnie usposobionych wyznawców. Nie mają nawet odwagi, żeby głosić Jezusa i ostre prawdy Biblii. Gdyby tak uczynili, cieleśnie usposobieni wyznawcy nie pozostaliby w zborze. I dalej mówię o tym, że jest to dlatego, że oni mają pieniądze. Wiecie, to jest straszne. I mieliśmy tutaj doświadczenia, w których było pokazane, że pieniądze nie są potrzebne. Znaczy, one są potrzebne, ale nie są potrzebne dla Pana Boga, ponieważ On potrafi dać nam środki, tak jak z tą areną, tak jak z tymi misjonarzami w różnych krajach, którzy dostają środki od różnych osób. Nawet u nas w Podkowie dostajemy środki, słyszałem od brata Arka, z innego kraju są to duże środki. Pan Bóg jest w stanie dać nam naprawdę wiele. Tylko pytanie, czy my chcemy z Nim iść. Ale dalej mówi, żeby nie stracić przypadkiem tego usprawiedliwienia, i mówię, że to nie jest podekscytowanie, to nie jest uświęcenie. Całkowita zgodność z wolą naszego Ojca, który jest w niebie, jest jedynie uświęcenie, a wola Boża jest wyrażona w Jego świętym prawie. Tutaj jest balans, ona zachowuje balans. Ja nie wiem, czy John z Wagonerem mieli ten balans we wszystkim. Nie jestem w stanie wam powiedzieć. Ale przejdziemy na chwilę do Johnsa i Wagonera, tylko przewinę odrobinę. Żebyście mieli odrobinę zarysowania tego, co mówili, nie na konferencji może sami, bo tak jak wiecie, nie wiemy dokładnie, ale kawałek później. Wielu ludzi, to jest
Don Smith Wagoner. Tu są pomieszane te cytaty, one są z książki I Live by Faith. To jest taka też nowa książeczka, malutka, można ją znaleźć na internecie. Ja to miałem w jednym pliku, więc nie mam tutaj podanych stron. Ale możecie sobie przeczytać w języku angielskim, jeśli chcecie. Wielu ludzi pragnie, aby Chrystus przyszedł i mieszkał w ich serca, ale wydaje im się, że powodem, dla których On nie przychodzi, jest ich niedoskonałość. Próbują bezskutecznie stać się lepszymi, aby mógł On zstąpić i zamieszkać w nich, ale zapominają oni, że Chrystus przychodzi do serca wtedy, gdy jest, nie wtedy, gdy jest wolna od grzechu, ale by uwolnić ją od grzechu. To jest większość tego, co my wierzymy, tylko wiecie, poselstwo o usprawiedliwieniu nie jest niczym nowym. Tutaj jest pytanie, na ile my pozwolimy Chrystusowi działać w nas. Na ile my pozwolimy odebrać te nasze ulubione rzeczy w naszym życiu. Czasami to mogą być grzechy, czasami tutaj też warto, bo nie nazywali grzechem tylko cudzołóstwa, okradania i zabijania. Oni mówili o tym, że jeżeli charakter jest zły, i Ellen White przede wszystkim o tym też mówiła, jeżeli charakter jest zły, ich charaktery też były złe. O tym pastor Darek mówił. Ich charaktery też były złe. Nie ma doskonałych ludzi. Ale jeżeli będziemy patrzeć na Chrystusa, mówi Biblia, to zostaniemy przemienieni w Jego obraz. Czy wierzymy, pyta dalej, że On ma moc i że wciąż potrafi dalej jej używać dzisiaj? Wiecie, On miał takie kazanie. Czy jesteśmy ewolucjonistami, czy kreacjonistami? Którymi jesteście? Za ewolucją, czy za kreacjonizmem? Za kreacjonizmem, powiem. I dalej zaczynam pytać ludzi, czy wierzą w to, że Pan dzisiaj może im dać zwycięstwo nad papierosami, nad grzechem, nad różnymi rzeczami, prawda? Jednym za drugim grzechem doprowadzać do pewnego punktu i sprawdzać, czy tą wiarę, o której mówiona była na kazaniu, czy ona przejdzie tą próbę, prawda? Czy będziesz chciał z Panem Bogiem iść o krok dalej, prawda? Być z Nim w takiej bliskości, w jakiej nie byliśmy do tego czasu. I dalej mówi, nieważne jak potężny wydaje się wróg, bitwa już się odbyła, a Chrystus ma dla nas zwycięstwo. Ja myślę, że czasami zapominamy o tym, jak dalekosiężne jest zwycięstwo Chrystusa, jak ono może zmienić nasze życie. I wiem, że mieliśmy mówić tylko o historii. I wracając do tej historii jeszcze, po tych latach, po tym 1901 roku, niestety nie mamy od Ellen White informacji, że Kościół przyjmuje. Cytowałem tutaj brata Danielsa. To jest 38 lat później. Dalej nie mamy informacji, że przyjmujemy. I przez Kościół to nie ma na myśli organizacji autor. Przynajmniej ja tak to rozumiem. Ale każdego z nas. Czy my osobiście przyjmujemy? Czy my chcemy iść naprawdę tak daleko, jak często może mówimy? Jak często myślimy? Czy możemy wyjść z tego naszej strefy komfortu? Dochodząc do końca, odrobinkę przedłużyłem. Ciekawy cytat. Będąc sprawiedliwy, może być usprawiedliwiający. Mówiąc o Bogu, o Chrystusie. Usprawiedliwiający grzesznika przez zasługi Chrystusa. Żaden człowiek nie może okryć swej duszy szatą sprawiedliwości Chrystusa, praktykując poznane grzechy. Przepraszam, to jest jeszcze moje. Sprawiedliwości Chrystusa, praktykując poznane grzechy lub lekceważąc poznane obowiązki. I tu nawet obowiązki wchodzą w grę. Zanim nastąpi usprawiedliwienie, Bóg wymaga całkowitego poddania serca. To nie znaczy, że mamy być doskonali. To jest etap. Ale pytanie, czy kiedy podchodzimy do tego etapu, do tego punktu, my się zatrzymujemy albo cofamy, czy idziemy dalej? Przechodzimy przez to zwycięstwo przez Chrystusa. Także w celu zachowania przez człowieka usprawiedliwienia musi wykazać ciągłe posłuszeństwo przez aktywną, żywą wiarę. Wiara. To, co mówił Darek. Że musimy iść przez życie z wiarą. I wiecie, to się potem przekłada. My moglibyśmy wchodzić w to, jak John z Wagonerem mówili o bestii, o różnych innych rzeczach bardzo blisko związanych z proroctwami. Ale zawsze elementem, który tam był, to jest przezwyciężenie tego z Chrystusem. Ja się zastanawiam osobiście o moim życiu. Każdy może z Was zadać sobie to samo pytanie. Czy my przeżywamy to życie tak, jak powinniśmy? Czy
przypadku konfliktu, który mógłby powstać, to było to pytanie przez Darka, co gdyby aresztowano, prawda, za nieprzestrzeganie niedzieli jakiegoś pastora? Co gdybyśmy widzieli na własnych oczach, że to już jest ten moment? Czy byśmy doszli do wniosku, że mamy własną sprawiedliwość, bo jesteśmy tu, gdzie jesteśmy teraz? Czy szukalibyśmy tej prawdziwej sprawiedliwości? Wyznając grzechy, szukając pojednania z Bogiem? To jest pytanie, wiecie? Ponieważ tamto wydarzenie pokazuje nam, że konflikt nie zawsze prowadzi nas do upadnięcia na nasze kolana, ale też do zatwardzenia serca. Zależy jaki. Dokładnie, zależy jakie jest serce. Jeden pastor powiedział, że to jest jak wycieśnięcie owocu. Jeżeli owoc jest dobry, to będzie dobry sok, jeżeli będzie zły, no to wiecie co będzie. Zależy komu się poddamy. Niestety muszę już kończyć. Ostatni jeden fragment chciałbym przytoczyć. Jest to kazanie. Jest to kazanie brata Jonesa do generalnej konferencji. Je można znaleźć też w materiałach na Ellen White Estate. I nie będę go przytaczał całego, nie chcę je tylko streścić. On zwracał się do braci, wtedy była większość braci, może sióstr nie było, ale do braci na generalnej konferencji. I on powiedział, że mówiąc o tajemnicy Bożej, że ona się musi objawić w ludziach. I mówił tak, że żadne głoszenie o świątyni ani studium tego tematu i wszystko z tym związane, domyślę, który nie prowadzi do zakończenia przestępstwa w życiu tego, który to głosi, jeśli się on nie ujawnia przez przerwanie z grzechem, jeśli nie ukazuje wiecznej sprawiedliwości w jego życiu, to wtedy wcale nie głosi on poselstwa o oczyszczeniu świątyni, a w domyśle o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę. Zostańcie z tą myślą. Ja chciałbym tylko podsumować jedną rzecz. W historii Kościoła wiele razy było nawiązanie do reformy i ożywienia, ożywienia i reformacji. Pytanie, czy mamy faktyczną ożywienie i reformację? Nie. Ja jestem w stanie powiedzieć, że nie. Dlaczego? Ponieważ znowu wracamy do podstawowego elementu. To my, każdy z nas z osobna musi zaakceptować. Jeżeli tego nie będzie, no niestety, ale nawet najpiękniejsze świadectwa Jonesa Wagonera, Ellen White i kogokolwiek innego z całej Biblii nie zmienią tego w naszym życiu osobistym. Dlatego ja wierzę, że jest to odrzucenie. Poselstwo o usprawiedliwieniu z łaski z wiary zostało odrzucone w dużej mierze, nie przez wszystkich, ale przez każdego z nas z osobna, nie przez Kościół, nie przez jakąś zasadę wiary, jak niektórzy twierdzą. To jest mój wniosek. Oczywiście możecie się ze mną nie zgodzić, może się ze mną każdy nie zgodzić. To są wnioski, które ja, może jeszcze inne osoby podzielają, ale wiem, że brakuje nam czegoś i chyba każdy z nas sobie z tego zdaje. Zaufajmy Panu Bogu, zaufajmy Chrystusowi, że On może w nas uczynić coś, o czym może marzymy. Słyszeliśmy o tym, ale marzymy o tym. Amen. Amen. Nasz drugi wykład zakończony. Czas, byśmy podjęli dyskusję. Dyskusja, tak samo jak